Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie przy okazji nowego materiału, w którym tym razem przedstawię Wam grę, a właściwie betę gry World of Tanks w wersji na konsoli Xbox 360. Jest to najpopularniejsza gra typu free to play obecnie, więc zapewne ją znacie, a właściwie gra typu free to win, jak to określają twórcy, ponieważ naczelną zasadą tutaj jest to, żeby wszystko co da się odblokować za pomocą prawdziwej waluty, no żeby można było dobrze grać też przy pomocy tej waluty wirtualnej, doświadczenia zdobywanego po prostu podczas potyczek. Tutaj ja dopiero zacząłem, więc jeszcze mam niewiele do pokazania, jeśli chodzi o mój garaż tutaj z czołgami. No sama gra polega na bitwach czołgów, jak sama nazwa wskazuje. Warto dodać, że firma Wargaming, która jest właścicielem World of Tanks i generalnie twórcy, wydawcy i tak dalej, oni pobili rekord Guinnessa właśnie przy okazji tej gry, bodajże w styczniu tego roku. 190 tysięcy osób bawiło się na serwerze jednocześnie w Rosji i 50 milionów na całym świecie. To jest generalnie, no to jest najlepszy wynik w tym momencie, jeśli chodzi o grę komputerową w ogóle. Teraz wam pokażę, pokażę wam szkolenie bojowe na początek, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda oprawa graficzna po prostu w wersji xboxowej. I przy okazji zobaczycie, jak cokolwiek uda mi się rozwalić, bo w normalnych meczach no, dostaję straszny łomot, mówiąc szczerze. To się wydaje, że to jest proste, że to jest tylko symulator czołgu, ale skieruj kamerę na pojazd wojskowy znajdujący się obok twojego czołgu. Porusz kursor. Tak naprawdę, no, tutaj liczy się taktyka, podejście, wykorzystanie elementów otoczenia. Zwróćcie na przykład uwagę, że mój celownik się dużo szybciej porusza niż wieżyczka i to też trzeba brać pod uwagę, że jak ktoś tam wyjedzie na przykład z boku czy z tyłu z nienacka, no to nie można sobie tak szybko zareagować. Oczywiście to zależy od czołgu, bo niektóre się szybciej w ogóle poruszają generalnie. No ale zasadniczo to nie jest Call of Duty, gdzie biegamy i skaczemy i jak ninja i tam Quake, gdzie robiliśmy, prawda, rocket jumpy. Tutaj liczy się takie, no, planowanie tego, gdzie się zamierzamy przesunąć, jak wykorzystać elementy otoczenia, czy da się na przykład coś wycofać. Poza tym czołgi mają różne opancerzenie z różnych stron, co oznacza, że na przykład z przodu jest zawsze najlepszy pancerz, z tyłu najsłabszy, więc zazwyczaj można łupnąć po prostu z tyłu. Jak widzicie, oprawa graficzna jest całkiem przyzwoita. Te drzewka sobie tutaj można przewracać, ja nie będę próbował, zrobimy to podczas normalnego meczu. Generalnie jak na przeniesienie gry z PC-ta wygląda to nieźle, jest to przede wszystkim czytelne, więc można... Wszystko widać po prostu podczas meczu. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś do mnie strzelał na przykład, abym nie widział, żeby się coś nie doczytało. Dobra. Ups. Poza tym, jak słyszycie, gra jest po polsku, to też jest dużym plusem. Tu, ponieważ jest to wersja beta, to jeszcze odrobinkę tutaj czasami się zdarzają takie sytuacje, że mi wyskakuje jakieś okienko po angielsku, ale jest całkiem przyzwoicie. Przy okazji, nie wiem, może pokażę wam, jak wygląda sterowanie, może was to interesuje, bo gracie na PC-cie, na szybko. Tak to wygląda, ja wybrałem opcję konfiguracja B. Mam tempomat, który po prostu mogę włączyć i czołg sobie jedzie do przodu, dopóki go nie zatrzymam. To jest przydatne, jeśli ogarniam tutaj wiele rzeczy naraz. Albo do przodu, albo do tyłu. No ale poza tym to ustawienie się nie różni niczym od domyślnego, więc po prawej stronie mamy sprzęt. Jedna gałka to jest kamera, druga to jest przesuwanie pojazdu. Pod prawym bumperem mamy kołowe, pod lewym mamy kołowe menu dowodzenia. Potem na spuście celowanie i przybliżenie. Na prawym puście strzał i autocelowanie na prawym bumperze. I to właściwie jest wszystko, jeśli chodzi o sterowanie tutaj. Jest to wygodne, przyjemne. I szczerze mówiąc, jakbym... ja jestem raczej lajkiem, jeśli chodzi o temat World of Tanks. Po prostu nie miałem za dużo czasu nigdy, żeby się zagłębić. Bo ogrywam różne tytuły po prostu co miesiąc regularnie i rzadko sobie mogę pozwolić na... Co jest? Aha, bo tu dobrze, o to chodziło. No właśnie, jak widzicie, ciężko jest trafić w przedni pancerz. Inaczej, trafić to można, ale w ogóle to prawie obrażeń nie zadaje.
Oczywiście zależy też od kalibru działa, które mamy na czołgu. Tutaj teraz będziemy mogli go promnąć. To najsłabsze punkty każdego pojazdu. To musiał poczuć. Oczywiście ktoś musi tam przyczepić, że nie wiem, celowanie, aby podczas bitwy nie zniszczenia nie są jakieś teraz w tym momencie super realistyczne. Czasami dopiero zaczyna coś kopcić, ale... Czas jazdy. Mam go na celowniku. Zniszcz pojazd wroga. Kurczę, tutaj przede wszystkim się liczy frajda z tego, że to jest gra multiplayer. Chciej panowie, ładujcie. Wiecie, dla kogoś, kto się na przykład wychował na czterech pancernych, no to jest to frajda, bo tutaj jest cały przekrój po prostu czołgów i alianckich, tutaj w tym przypadku amerykańskich i niemieckich. Są różne prototypowe czołgi i działa samobieżne i niszczyciele czołgów i lekkie czołgi. O, tutaj maskowanie jest dosyć ważne. Zniszcz pojazd wroga, żeby trafić. Trzeba czasami, tak jak w Battlefieldzie, żeby trafić ruchomy cel, trzeba wycelować trochę z przodu. O, tak. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. Akurat w tył dostał ode mnie. Teraz trochę z przodu. To musiał poczuć. Ups. Szybciej, panowie. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Zaraz już go nie będzie i zagramy normalny mecz i zobaczycie, jak dostanę łupnia. Tym bardziej, że mam jeszcze dosyć lekkie czołgi, a tutaj trafiam na przeciwników, którzy mają na przykład niszczyciele czołgów i generalnie po jednym strzale już jestem do zebrania. No ale wybiorę sobie, tutaj mam takie fajne działo samobieżne z dosyć mocnym rąbnięciem, że tak to ujmę. I zagramy sobie taki przykładowy mecz. Więc to był tutorial, ale to raczej nagród chyba nie dostanę za niego, bo już go wykonałem, no właśnie. Na początku dostałem nagrody, więc warto tutorial przejść. I sobie wybierzemy to działko, o to. Tu są te moje dwa lekkie czołgi. Ten jest w tym momencie najlepszy, on ma bardzo duże przyspieszenie, ale słabo u niego z pancerzem. Tutaj też jest słabo z pancerzem, ale zobaczcie, jaka jest różnica w rąbnięciu, no. Więc i bardziej dalekosiężne jest to działo, zauważyłem, więc będzie łatwiej. I zobaczymy, tutaj w tym trybie w wersji beta mamy do wyboru dwie mapy i widzę, że od razu mi się załadowała jedna, to też fajnie, że nie musimy czekać, bo czasami trzeba poczekać, aż się zbierze odpowiednia liczba graczy. Ta mapa jest akurat mniej ładna, druga jest taka we Włoszech to chyba jest, albo w południowej Francji, jest zielono, są różne domki, wioska i tak dalej, tutaj jest bardziej surowo. Nie wygląda to aż tak zachwycająco, ale jest całkiem przyzwoicie. Poza tym no, gra jest oczywiście, będzie grą free to play, dostęp do bety jest w tym momencie zamknięty, ja dostałem klucz po prostu za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa Wargamingu, no ale wszyscy użytkownicy Xboxa będą mieli dostęp do tego. Tutaj niestety minus dla Microsoftu, bo Microsoft sobie wymyślił, że trzeba oczywiście mieć opłacone konto Xbox Live Gold, żeby móc grać, więc de facto z takiej perspektywy dalszej, no to nie jest to całkowicie darmowe, bo trzeba mieć Golda wykupionego. Patrzcie, o, wywaliłem drzewo. Ja to bardzo lubię robić, bo to mi właśnie przypomina te wszystkie filmy wojenne, że jak jadą czołgi, to zawsze przewracają właśnie jakieś tam drzewka po drodze. I tu mam takie śmieszne działo, które się nie może... To znaczy, patrzcie, jak obracam tej lufą, to tylko do pewnego momentu mogę ją obrócić. Jeśli chcę całość, na przykład w tym trybie celowania przesunąć, to muszę robić to za pomocą gąsienic. To wymaga trochę więcej wprawy, ale rekompensuje to rąbnięcie naprawdę w dużej mierze. O, na mapie już ktoś oznaczył przeciwnika. Zobaczymy, jak to będzie. Tu szczerze mówiąc zawsze są zasadzki robione. Ja nie mam za bardzo pewności, czy tutaj... O. Tam ktoś jest. Tam ktoś jest i ja też go widzę.
czy wyjedzie, czy nie wyjedzie. No ta gra, szczerze mówiąc, polega w dużej mierze na takim czajeniu się, kampieniu, jakby ktoś mógł powiedzieć. No ale tak wygląda walka czołgiem, no wbrew pozorom czołgi to rzadko szarżowały, no był oczywiście ten Blitzkrieg, czyli taktyka po prostu szybkich podjazdów, była armia zmotoryzowana, wojna błyskawiczna, ale no w dużej mierze już jak przyszło do czego, no to czołgi to przede wszystkim walka pozycyjna, tak, to jest idea czołgów, to jest rozszerzenie po prostu chałupicy, działa, które było stacjonarnej, trzeba było ciągnąć to działo, a czołg sobie mógł jeździć i łomotać po prostu z różnych stron, zabierać dogodniejsze pozycje i na przykład właśnie z góry. Oj, chyba wygrywamy, nie wiem czy będę miał szansę kogokolwiek romnąć. Lepsze to w sumie niż gdybyście mieli oglądać jak ginę. A ginę tutaj bardzo często, szczerze mówiąc. Zaraz wjedziemy do ich bazy. O, tam ktoś jest u nich. Chociaż ja tutaj naprawdę mam niewielką... niewielką zwrotność. I jak przyjdzie co do czegoś, będzie jakiś lekki czołg, to dostanę łomot. U mnie objedzie po prostu i z tyłu. I z tyłu mnie trafi, gdzie nie ma tej osłony. I co jeszcze o tej grze można powiedzieć w tym momencie? No, sterowanie jest bardzo wygodne. To jest na duży plus. Dla World of Tanks wersji Xbox 360. Grafika jest przyzwoita. No, więcej obawiam się, że się nie da wyciągnąć po prostu z obecnych konsol. To już jest ograniczenie sprzętu, okupacja naszej bazy. Czyli tutaj niestety już nikogo nie dam rady zastrzelić, bo nikogo nie ma. O, jedzie ktoś. A, nie zdążyłem. Spróbujemy zagrać jeszcze jakiś mecz. Dostałem punkty. To zwycięstwo. Mógłbym choroba spróbować tym lekkim czołgiem, tylko wtedy dostanę łomot. No ale niech tak będzie, bo ten materiał i tak się zrobi zbyt długi. Witajcie po krótkim cięciu. Okazało się, że właściwie było niepotrzebne, ale że nic nie mówiłem, to nie chciałem was zanudzać. I teraz się ładuje. Dalej gra. Na tej ładniejszej mapie, to przy okazji sobie zwiedzimy ładniejszą mapę czołgiem, który jest bardziej mobilny, ale też ma mało kalibrowe działko i szczerze mówiąc to czymś takim, to ja sobie tutaj mogę... Nie wiem, no straszyć zające w lesie, szczerze mówiąc, a nie... rozwalać jakieś opancerzone bardziej czołgi, może za tym pojedziemy, chociaż wygląda na ten jest lepszy od tego mojego. W kupie siła generalnie, to też jest jedna z zasad. To jest gra drużynowa w dużej mierze i granie solo się rzadko sprawdza, szczerze mówiąc, chociaż ja sam gdzie widywałem takie sytuacje, że gdzieś tam ktoś brał jakąś właśnie chałbicę, znaczy ten, jakieś działo samobieżne i tam się chował i z drugiego końca po prostu walił jak snajper i to faktycznie działa. My sobie podjedziemy tutaj. Ktoś tu razem z nami się widzę ustawił, tak dosyć ciasno. No zobaczymy, czy tu ktokolwiek podjedzie. Tutaj macie domki, generalnie te domki można trochę uszkodzić, przez te wszystkie płoty można przejechać. Murowane takie płotki też można rozwalić. Ten nasz kolega tutaj się ruszył do przodu. No oczywiście mogą też nas zajechać od tyłu, prawda? To też jest... O, jedzie ktoś. Jest czołg. Oczywiście. Właśnie, od przodu to. Oberwałem. O, no i po mnie. I tyle tego było. Możemy się przełączyć na podgląd ludzi od nas. O. Jak widzicie, zajechał mnie od prawej strony i tyle tego było. No słaby jest ten czołg strasznie. To ja go specjalnie wybrałem, bo muszę na nim nabić
punkty, żeby odblokować kolejne. Pokażę wam jeszcze w takim razie rozwój tego, jak to wygląda. Rozwój czołgów i badania nad czołgami. Ponieważ zmierzam do tego, żeby odblokować panterę, czyli chyba najsłynniejszą. No, inaczej, tygrys był najsłynniejszy, ale pantera była uważana za najskuteczniejszą. Najskuteczniejszy czołg ze wszystkich, które Niemcy, naziści, jak to poprawnie politycznie teraz się mówi, wystawili w czasie II wojny światowej. I jeszcze tutaj trzeba pochwalić faktycznie to, że takich różnych ciekawostek się można dowiedzieć tutaj z gry. Ja na przykład się dowiedziałem, że Skoda produkowała czołgi i potem Niemcy wykorzystywali te czołgi w czasie wojny, jak zaanektowali Czechosłowację. To też jest ciekawe. Wróć do garażu. No generalnie można podglądać mecz, ale to też jest fajna taka opcja, że można sobie... Pewnie wygrają ten mecz, jak widzicie, bo tam jest ktoś już pod ostrzałem. Nasi sobie, poza moim zgonem niestety, nie klubnym, no to nasi sobie radzą dobrze. Tutaj widzę. No dobra, ale można wrócić do garażu i pokażę wam rozwój technologiczny i na tym zakończymy. Generalnie World of Tanks w wersji na Xboxa polecam. Bawię się przy tym dobrze, pomimo tego, że ginę. To jest ciekawe, to świadczy dobrze o grze, jeśli tutaj naprawdę dostaję łomot za każdym razem. I patrz, teraz czołg jest w bitwie, dopóki ona się nie zakończy. Tego nie mam, ale mogę sobie do boju pojechać w którymkolwiek innym. I tu sobie na przykład na przemian można masterować dwa czołgi. No a my wejdziemy w opcję badanie. I w opcji badanie mamy do wyboru amerykańskie albo niemieckie. Ja na razie inwestuję w drzewko niemieckie. I tak to wygląda. Mamy tutaj na przykład wszystkie takie tutaj różne dane ciekawe. No. Lata produkcji, wytrzymałość, moc silnika, maksymalna prędkość, prędkość obrotu. Część rzeczy oczywiście dotyczy gry, ale część rzeczy jest pochodzi z rzeczywistości tych statystyk. Tak faktycznie było, że jeśli taką maksymalną prędkość jakiś tam czołg miał, to tak to naprawdę wyglądało. I tutaj na przykład będziemy mieli gdzieś ten czechosłowacki czołg Skody. O! Ten akurat nie został wyprodukowany. O! Był produkowany w latach na potrzeby armii czechosłowackiej. Po zajęciu kraju Wehrmacht przejął 202 pojazdy, które były wykorzystywane jeszcze przez 3 lata. To jest w sumie śmieszna historia, wiecie dlaczego? Bo Skoda, czyli ten producent samochodów, i obecnie już od kilku lat należy do Volkswagena, czyli de facto historia się powtórzyła, bo Niemcy przejęli Skodę. I wbrew pozorom są to naprawdę dobre samochody. Jest to, niczym nie odstają od słynnej jakości Volkswagena. No w każdym razie ja tutaj sobie właśnie inwestuję w ten PZ3A, żeby potem mieć PZ3, który jest trochę lepszy. Patrzcie, tutaj statystyki już idą na korzyść odrobinę, jeśli chodzi o pancerz zdecydowanie, bo mobilność jest mniejsza, ale pancerz jest lepszy i to mi bardzo pomoże, i żywotność jest lepsza. Potem jest PZ3x4, tu jest jeszcze lepiej trochę, tak to wygląda. A potem jest tak, potem jest ten prototyp czołgu na podwoziu firmy Henschel. I potem jest Pantera, czyli no, uważany za prawdopodobnie najlepszy czołg II wojny światowej, oprócz tego rosyjskiego, którym zdaje się właśnie jeździ 4 pancerni, ale numeru nie pamiętam, więc nie będę próbował go podawać, bo się pomylę. No i oczywiście tego amerykańskiego, którego nazwy też nie pamiętam. No i Tygrys też jest. Jest Tygrys 1 i Tygrys 2 i ulepszona wersja Pantery. Tu na górze dla miłośników są na przykład jakieś właśnie działa samobieżne większe, czy niszczyciele czołgów. Jest tego tutaj sporo. Nie pamiętam, jak jest w wersji PC-towej. Tam jest chyba jeszcze więcej, bo tu jest przecież na potrzeby na potrzeby bety jest, nie jest wszystko, co jest na PC-cie. Przede wszystkim jest mniej plansz. No ale jest też odpowiednik wozów dla amerykańskich. Oni tutaj zauważyłem, że Amerykanie idą bardziej w siłę rażenia, a mniej w mobilność. To jest ciekawe, bo mi się wydawało, że to właśnie Tygrys jest mało mobilny, z tego co słyszałem, ale
No nie wiem, no może i na to faktycznie wychodzi. Rosjanie szli w mobilność, z tego co wiem. O, czołg nam wrócił, trochę punktów do doświadczenia dostaliśmy na nim. No i tak to wygląda generalnie. Przecież podoba mi się ten śmieszny taki z tymi... To jest prototyp w ogóle, który chyba nigdy nie wszedł do działań. Jeszcze grubo, grubo przed wojną wyprodukowany, jak widzicie. To były tanki wtedy właściwie, tankietki zdaje się, a nie czołgi już, jako czołgi. No, w każdym razie tak wygląda World of Tanks w wersji na Xboxa 360. Moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne i na pewno jeszcze będę w to grać. Oczywiście no, minusem dla tych, którzy grają na kontach Silver, jest to, że trzeba mieć konto Gold, czyli de facto trzeba Microsoftowi płacić, ale nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli macie dobrego paceta, żeby zagrać w World of Tanks na PC-cie. Ja nie wykluczam, że to zrobię. Sprawdzę, szczerze mówiąc, czy pad od Xboxa będzie też działał w tej grze na PC-cie, bo bardzo dobrze mi się gra na padzie i chciałbym grać na padzie. Tak jak są gry, które wolę grać na myszce, oczywiście strategie i inne takie rzeczy, MMO sobie nie wyobrażam na padzie, to uważam, że World of Tanks prawie że do pada zostało stworzone i naprawdę jest przyjemny feeling, jak się jedzie tym czołgiem i taranuje się te przeszkody. Jest to wygodne, intuicyjne. Więc od tej strony jest super, od strony graficznej myślę, że jest tak, jak powinno być. Na żadne tutaj błędy czy niedoskonałości nie trafiłem. Interfejs jest całkiem przyjazny. Zarówno te badania, statystyki, wszystkie inne takie rzeczy łatwo się jest tutaj dostać do tego, co nas interesuje. Na przykład możemy sobie zobaczyć wygląd, wyposażenie, zmienić sobie, prawda, wszystko to jest na PC-cie tak naprawdę. Do tego jeszcze jest konfiguracja oczywiście pod kątem technologicznym, że można sobie ulepszyć działo. Ja teraz zbieram, trochę mi brakuje, żeby mieć to działo lepsze, to wtedy no, będę miał prawie dwukrotnie i więcej pancerza. No, ten czołg się stanie trochę mniej beznadziejny niż w tym momencie jest. No. Może dam radę, wytrzymam. A dalej to już będę leciał w kierunku tego kolejnego modelu i on już powinien mieć takie solidne rąbnięcie, a jak będzie Pantera, to już w ogóle będzie pozamiatane. Więc będę grał, żeby to odblokować. I się wciągnąłem, więc magia World of Tanks naprawdę na mnie zadziałała. Więc polecam, jeśli uda wam się dostać jakoś dostęp do tej bety, bo wiem, że tam jakieś konkursy były, czy coś takiego, to śmiało skorzystajcie z tego klucza, a jak się gra pojawi, to też warto spróbować, zwłaszcza jeśli macie Golda. Bo to jest przyjemna rozrywka i nawet da się grać nie płacąc, chociaż z tego co widziałem, te mikropłatności są tutaj całkiem sensownie zaimplementowane i nie są jakieś chamskie. Może na przykład za punkty premium można wymienić doświadczenie w czołgach klasy premium, czy możemy kupić jakiś czołg, będziemy sobie kosić im doświadczenie, a potem będziemy mogli przenieść na inne czołgi, żeby sobie ulepszyć te zwykłe. Chociaż jak zobaczycie tutaj w badaniu, no to tych czołgów premium to nie ma aż tak dużo i one nie są jakoś, nie są, ten ma na przykład bardziej zbalansowane statystyki, ale nie jest w jakiś sposób, a ten jest szybszy, ale nie jest w jakiś sposób no, dużo lepszy, nie jest jakiś porażająco skuteczniejszy od tych pozostałych, no. I to tyle, już teraz ostatecznie, więc dziękuję wam serdecznie za uwagę. I do usłyszenia, do zobaczenia w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.